Prace przy ściennym malowidle wymagały alpinistycznych umiejętności. Powstało ono bowiem na betonowej ścianie największej w Polsce zapory wodnej, mającej ponad 80 metrów wysokości i blisko 700 długości. Czyścimy bardzo brudne ściany w artystyczny wzór. Jest to na pewno bardzo skomplikowane technologicznie przedsięwzięcie. Do powstania muralu używana była woda pod ciśnieniem ze względów ekologicznych, bez dodatku żadnych środków chemicznych. Malowidło ma powierzchnię ponad 4000 m2. Powstało według projektu Przemysława Truścińskiego, znanego polskiego ilustratora i twórcy komiksów. Po raz pierwszy tego typu dzieło jest wykonywane w naszym kraju i tym samym na tej tamie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, natomiast spodziewamy się, że widoczne to będzie przez minimum 2 lata. Przez ten czas na ścianie zapory można będzie podziwiać świat bieszczadzkiej przyrody i najsłynniejsze żyjące tu zwierzęta, m.in. orła, wilka i rysia. Właśnie taki pomysł najbardziej spodobał się zarządzającej elektrownią wodną Soli na Myczkowce w firmie PGE Energia Odnawialna. Stworzenie ekomuralu to jest coś pięknego, rewelacyjnego i myślę, że będzie to kolejny wspaniały produkt dla zwiedzających i odwiedzających Bieszczady. Atrakcją dla odwiedzających Solińską Zaporę jest też możliwość zobaczenia jej wnętrza i zejście 5 metrów poniżej dna zbiornika, mogącego pomieścić 500 milionów metrów sześciennych wody. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało 40 tysięcy turystów.